Poczta Polska przechodzi jeden z najtrudniejszych momentów w swojej historii. Coraz mniejsze zapotrzebowanie na tradycyjne usługi oraz duża liczba pracowników, a także konieczność utrzymywania stacjonarnych placówek sprawiają, że państwową firmę czeka restrukturyzacja. Prezes Poczty zapowiedział dzisiaj w Katowicach m.in. cyfryzację usług, walkę z konkurencją na rynku kurierskim, a także redukcję zatrudnienia. Fatima Orlińska. Nowy prezes Poczty Polskiej zapowiada w spółce spore zmiany. Plan transformacji zakłada przekształcenie jej w firmę, która w dużej mierze ma być oparta o świadczenie usług cyfrowych. Prezes Poczty rozpoczął ogólnopolską trasę informacyjną, w czasie której chce spotykać się z pracownikami filii, by rozmawiać o zapowiadanej transformacji. Rozpoczął ją w Katowicach. Dla obywateli, ale i dla firm za chwilkę odpalamy dość szeroką kampanię informowania o korzystaniu z poczty elektronicznej. No, musimy zaadresować też już memiczne awizo, którego nie ma tak dużo, jak się o nim mówi, no ale sam przyznam, że no, nie chciałbym, żebyście Państwo musieli po 20 minut czekać na odbiór listu, a najlepszą metodą na to jest, żebyście go w ogóle nie mieli fizycznie, tylko żeby on był zdematerializowany i wokół tego będzie bardzo duży obszar naszej zmiany. Zmienić ma się też estetyka wszystkich placówek Poczty Polskiej, a reprezentacyjne budynki siedziby urzędów pocztowych w dużych miastach mają stać się galeriami pocztowymi. Chodzi o efektywniejsze komercyjne wykorzystanie przestrzeni. Nie obejdzie się też bez redukcji zatrudnienia. Ogłoszono już plan dobrowolnych odejść skierowany do pracowników administracji. Przedstawiciele związków zawodowych uważają, że zmiany nie powinny zaczynać się od grupowych zwolnień. No w tym momencie te 9300 jest zapowiedziane w tak zwanej administracji. No z tym, że według naszych informacji mamy około 9600 etatów, jak można by liczyć w administracji, więc no nie wiem, czy w spółce ma zostać 300 osób biurowych. No trudno nam powiedzieć, bo tutaj pan prezes nie zdradził nam szczegółów, kogo to ma objąć tak szczegółowo i z kim będzie rozmawiał, czy komu też będzie proponował to odejście, no bo tutaj no, ciężko mówić o programie dobrowolnych odejść, jak tutaj pracodawca będzie mówił do pracownika, żeby on odszedł. Jak deklaruje dziś prezes, każdy z odchodzących pracowników otrzyma równowartość 12-miesięcznej pensji i możliwość podjęcia nowej pracy już kolejnego dnia. A zmiany kadrowe są niezbędne, gdyż jak wskazuje zarząd, 65% dzisiejszych kosztów Poczty Polskiej to wynagrodzenia pracownicze.